Kamciu, czy wiesz, że śniegu już nigdy nie będzie? Nie, 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 odchodź, nie obrażaj się, to nie ja powiedziałem. Usiądź ładnie. Usiądź, bo chcę z tobą porozmawiać poważnie. No, usiądź. Mówiłaś, że mogłabyś wystąpić w filmie i co? I teraz się wstydzisz? No widzisz, no. Jesteś taka ładna dziewczyna i taka skromna. No. Chociaż złota. Cała złota i masz piękne złote oczy. I taka jesteś skromna. Czy tobie się podobał film Śniegu już nigdy nie będzie? Bo ja widziałem, że byłaś zła trochę. Tylko nie wiem, czy byłaś zła na bohaterów, czy po prostu film ci się nie podobał. Rozmawiałaś o tym z Dobbsem? Chyba muszę zaprosić do rozmowy samego Dobbsa. On jest zły, że ja ciebie pytam, wiesz? Kiedyś to on tylko odpowiadał, a teraz... A teraz widzisz, jak jest. Zawołaj Dropsika. Dropsiu! Chodź, kochanie. Chodź, potrzebujemy cię do rozmowy. Chodź, Dropsiku. Nie obrażaj się. Chodź. Dropsiu! Widzisz? No, nie będzie zazdrosna o Dropsa. Jest pan Drops. No świetnie. Dzień dobry, panie Dropsiku. No i jak tam? Rozmawiałem. Kochanie, rozmawiałem. Przed chwilą ty mówiłaś. Patrz, jaka zła jest. Jaka zazdrosna. Ale że co? O co ci chodzi? No proszę bardzo, Dropsiku. Jak tobie się podobał film Śniegu już nigdy nie będzie? Nie? Nie, ale drogi Dropsiu, oglądałeś razem z Kamcią, bo widziałem cię, że oglądałeś. No i co? Uważasz, by chciałbyś na takim osiedlu mieszkać? Jak tam? Tam smutno dosyć, ale bardzo elegancko. Chciałbyś? Nie. W ogóle nie wyrażasz zainteresowania. Słuchaj, czy ty lubisz polskie kino w ogóle? Nie, no wiesz co? Nie spodziewałem się po tobie takiej odpowiedzi. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z państwem trochę o filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nigdy nie będzie. To był film, który w 2020 roku, czyli w roku ubiegłym, był nominowany z Polski do nagrody do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, czyli to był nasz oscarowy, nasza oscarowa propozycja, nasz kandydat. No, jak Państwo wiedzą, ten kandydat niewiele zwojował, bo ostatecznie nie był ani nominowany do Oscara, no, ani oczywiście nie dostał tego Oscara. No, ale przez jakiś czas mówiło się o tym, że ten film został wybrany jako najlepszy polski film 2020 roku. I tu miałem takie ściśnięcie wewnętrne i trochę wątpliwości. Ponieważ ten film, no już nie chcę zaczynać od oceny, ale nie bardzo przypadł mi do gustu, ale też zauważyłem, że na festiwalach, na których był w konkursie, czyli jak to się dzisiaj ładnie mówi, był nominowany do nagrody, bo wystarczy, żeby jakiś film znalazł się w konkursie, to już ma nominację i już na plakacie można nazwę tego festiwalu przeczytać. Otóż był nominowany do nagród i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i na Festiwalu Camera Image i nic nie dostał. I tak sobie pomyślałem, że to jest dziwne, że film, który został uznany za najlepszy polski film 2020 roku i ma reprezentować w konkursie oscarowym Polskę, jednocześnie na Festiwalu
polskich filmów fabularnych, będącym najważniejszym festiwalem i najważniejszym przeglądem dorobku polskiej kinematografii w ostatnim roku, nie dostał żadnej nagrody. I to było bardzo dziwne. No ale zgadzające się z moją oceną. I teraz zastanawiam się, co jest takiego z filmami Małgorzaty Szumowskiej, która ostatnio występuje właśnie w dwóch osobach, czyli jako Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Dokładnie przy tym filmie to wyglądało tak, że oni razem napisali scenariusz i potem Małgorzata Szumowska reżyserowała film, a Michał Englert był operatorem filmu, czyli w sumie ten film jest ich dziełem. No i co jest takiego, że niektórzy komentatorzy jakby poważnie biorą te produkcje kolejne Małgorzaty Szumowskiej i traktują te filmy jako jakby z definicji filmy z wysokiej półki. Filmy, które są, no, plasują się wśród wysokich dokonań kinematografii, no i właśnie pojawiają się na festiwalach. Czasem zresztą na niektórych festiwalach miewały sukcesy. No więc na czym polega ten fenomen? A jednocześnie publiczność jest taka trochę zdezorientowana i najczęściej nie do końca rozumie właściwie, na czym ten sukces miałby polegać. Ja ewidentnie jestem właśnie w tej publiczności, wśród tej publiczności. Tę opowieść, która jest w filmie Śniegu już nigdy nie będzie. Mam dosyć ostre zdanie na ten temat. Film opowiada historię, która rozgrywa się w pewnym osiedlu. Ja nie widziałem takiego osiedla w Polsce, ale ono istnieje gdzieś, bo zostało sfilmowane. Na takim pustkowiu podmiejskim, ustawione obok siebie w trybie koszarowym, bardzo luksusowe wille. Ale takie, że właściwie każda mogłaby wystąpić, nie wiem, Przeminęło z wiatrem, bo to tego typu takie budowle efektowne. No oczywiście tout proportion gardée, ale jak są ustawione obok siebie, no to wyglądają albo trochę jak scenografia, trochę jak magazyn domów, że zaraz przyjedzie jakiś dźwig i każdy dom weźmie, podniesie do góry, wsadzi na jakąś platformę i odwiezie w inne miejsce. Może to jest w ogóle nie osiedle, tylko taki magazyn domów, który znalazła Małgorzata Szumowska z Michałem Englertem, bo aż mi trudno uwierzyć, że na takim pustkowiu bez roślinności, bez drzew ludzie chcieliby mieszkać w takich drogich domach. No ale w filmie mieszkają. W każdym mieszkaniu, w każdym domu jest no, jakaś historia i jakaś ciekawa osoba. Z reguły to są kobiety najciekawsze i na im się najbardziej przygląda kamera filmu. I albo to jest Maja Ostaszewska, albo to jest Agata Kulesza, albo to jest Weronika Rosati, albo to jest Katarzyna Figura. Ja do tej roli Katarzyny Figury czuję szczególną miętę, ponieważ ona gra taką, najbardziej przede wszystkim jest groteskowa. I właściwie jest jedyną postacią w całym filmie, która jest konsekwentnie poprowadzona w jednym duchu, no, takiej ostrej groteski, dosyć rysowanej grubą linią, wyrazistą, ale trafioną. No i nawet ona nie ma imienia w filmie, tylko Katarzyna Figura gra panią z buldogami, no bo ma dużo piesków, buldogów i właściwie całe jej zainteresowanie światem sprowadza się do obserwowania tych piesków. I mam wrażenie, że wykonała tę rolę świetnie. Zresztą w tym filmie wszyscy aktorzy, którzy zostali zaangażowani, to są aktorzy albo świetni, albo bardzo świetni. I trudno im zarzucić, że coś zrobili źle. Jeżeli coś nie klika, to nie z ich powodu, tylko z powodu napisanej historii. I tutaj jest główny problem, który główny zarzut do obojga twórców tego filmu, czyli pani Małgorzaty i pana Michała. Otóż mam wrażenie,
wrażenie, że oni sobie tak usiedli przy stole i to rozrysowali, wymyślili taką historię, wprowadzili wiele elementów, które w tej chwili są na porządku dziennym, a to ekologia na przykład, a to klasa średnia, mówi się. W Polsce ta klasa średnia to ma problemy, bo zanim zdąży porządnie zaistnieć, to już ją różne rozporządzenia rządowe starają się jej ukręcić łeb. Więc właściwie ta klasa średnia w Polsce to taka jest iluzoryczna i trochę wymyślona. No ale niemniej tu jest ta klasa średnia, czyli tacy trochę lepsi niż zwykli ludzie, znaczy lepsi w sensie bogatsi i mogący sobie pozwolić na takie domy, ale oczywiście nieszczęśliwi w tych domach, pozamykani a to w swojej karierze, a to w niedobrych wyborach miłosnych, a to zamknięci w nudzie, a to w obsesji, a to w chorobie, a to... A to w pustocie. No, wszyscy są pozamykani w takich swoich bańkach i to nawet byłaby dobra obserwacja na temat naszego świata, gdyby to nie było aż takie wykoncypowane i powierzchowne. No właśnie to jest moje pierwsze i podstawowe wrażenie, jakie mam, gdy oglądam film Małgorzaty Szumowskiej, że wszystko jest wymyślone, że to się wszystko na papierze zgadza i jak się mówi o takim filmie, to nawet ma jakiś sens, ale jak się ogląda ten film, to widać, że to jest strasznie powierzchowne, bez podrapania sytuacji i zdrapania z niej tego lakieru z zewnątrz, jakikolwiek by on był, jakiegokolwiek koloru i blasku, to chodzi o to, żeby podrapać i zajrzeć do środka. I tego zaglądania do środka nie ma. To znaczy, ono trochę jest, ale jest retoryczne. To znaczy, reżyserka mówi, teraz zaglądam do środka, ale ja nie widzę, żeby naprawdę była zainteresowana środkiem. Ona mówi tak, no bo... Trochę tak jak moja mama, która no, niespecjalnie lubiła gotować i wyszła za mąż, nie znając w ogóle kuchni. Jej mama, czyli moja babcia, pochodząca ze wsi, moją mamę wychowywała przed wojną, jeszcze zaczęła wychowywać w ten sposób, że ty nie gotuj, ty będziesz miała służbę, która będzie dla ciebie to robiła. No i moja mama taka została wychowana, nie wiadomo dlaczego w ogóle to było nieuzasadnione, właśnie w takim duchu, że ktoś za nią to będzie robił. No ale jak już wyszła za mąż do mojego ojca, to ojciec jej od razu zrobił prezent w postaci takiej grubej książki Kuchnia Polska i tam, do dzisiaj mam tę książkę i tam jest taka dedykacja żonie mąż. No i mama się nauczyła gotować z tej książki Kuchnia Polska, ale nie za bardzo przypadała. I dlaczego ten długi wstęp zrobiłem? Otóż jak przychodzili goście do nas do domu, to mama oprowadzała po mieszkaniu niewielkim, dwupokojowym, no ale wreszcie dochodzili do kuchni i mama mówiła, a tu jest moje królestwo. I ja wtedy tak patrzyłem z ojcem, tak się dziwiliśmy, bo po pierwsze mama nie za bardzo umiała gotować, po drugie nie bardzo lubiła gotować i w ogóle nie cierpiała być w kuchni. Więc mówienie, że to jest moje królestwo, to takie było odwoływanie się do pewnego stereotypu, że ja kobieta, no to moim królestwem jest kuchnia, że tak ludzie oczekują, żeby tak powiedzieć. I mama tak mówiła, mimo że tak nie było. I to jest moje wrażenie, jak oglądam filmy Małgorzaty Szumowskiej. Że ona mówi, to jest moje królestwo, ale w gruncie rzeczy wcale tak to ją nie obchodzi. I wcale tego nie lubi i wcale nie jest zainteresowana, co jest w środku. Ale wie, że inni lubią. I wie, że jak się pokaże taki film na festiwalu, to on wywoła zainteresowanie, dyskusje jakieś. No bo są aktualnie ważne tematy i to jest tak niby ambitnie zestawione i jeszcze ma jakieś odniesienia do innych wybitnych filmów i że to tak będzie dobrze. Otóż moim zdaniem tak nie jest, ponieważ ten scenariusz jest pusty i wykalkulowany i w związku z tym nudny. Ten film jest nudny. I ja, jak oglądałem ten film, to cały czas tak robiłem, łapałem się za głowę, że
Ojej. Uff. No i potem taki zostałem już potargany. Wszystkie role, czy to Maji Ostaszewskiej, czy Agaty Kuleszy, są bardzo fajnie zagrane. No ale jeżeli się gra postać z kartonu, taką dwuwymiarową, no to tej przyjemności oglądania jest na 3 minuty, na 5. A potem już tam nic więcej nie ma. Jest jeszcze, zapomniałem o nim powiedzieć, ale nie bez powodu. Alek Utkow to jest taki niby najważniejsza postać tego filmu, bo on tak chodzi od domu do domu, jest masażystą z Ukrainy i te różne panie głównie, ale i panowie zwierzają mu się, proszą go o radę, o jakąś pomoc, wierzą w jego moc, w jakąś jego albo uzdrowicielskie umiejętności, albo jakieś metafizyczne. Słowo metafizyka. Zapamiętajcie Państwo w kontekście tego filmu, bo ta metafizyka, która jest w filmie Śniegu już nigdy nie będzie, to jest właśnie moje królestwo. A to jest moje królestwo teraz. Metafizyka, a to jest moje królestwo. Tu, zlew jest tu, suszarka. To jest moje królestwo i patelnia. W ogóle w to królestwo nie wierzę. I ta metafizyka jest wykombinowana i wymyślona. I zaraz w części premium, jak Państwo dotrwacie, to ja wyjaśnię, skąd ja to wiem i dlaczego jestem tego taki pewien. No więc nie dostał nagród ten film. Moim zdaniem to była wielkie nieporozumienie, że on został zgłoszony jako polska kandydatura do Oscara. Wielkim nieporozumieniem są też takie recenzje, które od czasu do czasu czytam i w których jest napisane, że to na przykład jest najwybitniejszy film Małgorzaty Szumowskiej, albo jakiś szczyt jej możliwości, albo że właśnie zaczyna się nowy rozdział w historii filmów pani Małgorzaty, bo teraz właśnie będzie metafizycznie. Ja w to wszystko nie wierzę, a chciałbym. A chciałbym dlatego, że i Małgorzata Szumowska, i Michał Englert to są bardzo ciekawi, wrażliwi ludzie. I ja wierzę w talent Małgorzaty Szumowskiej. I wierzę w to, że ona może robić naprawdę ciekawe filmy. Tylko musi przestać kalkulować. Musi przestać robić filmy w Excelu, czyli w tabelkach. Gdzie się wszystko na końcu musi sumować, zgadzać. I ileś tam musi być uderzeń, ileś tam musi być nawiązań, ileś tam musi być poruszonych aktualnie ważnych tematów i tak dalej, i tak dalej. Film to jest moim zdaniem jednak sztuka bardziej niż marketing. A w tym filmie jest sam marketing, udający czasami sztukę. To jest moje królestwo. Więc Miso, daj mi odwagę, żeby powiedzieć, na ile oceniam ten film. Oceniam na 5 na 10. Średni. To nie jest jakoś strasznie niska ocena, no ale w stosunku do oczekiwań oscarowych to jest raczej słaba ocena. 5 na 10. I powiem Państwu, aha, jeszcze miałem powiedzieć o tym ukraińskim masażyście, że on był takim odkryciem wielkim, że został pozyskany z rynku amerykańskiego, bo tam występuje w serialach i że takim jest świetnym aktorem. Moim zdaniem twórcy tego filmu nie dali mu szansy. I przede wszystkim znowu nie byli ciekawi jego postaci. On ma działać tylko jako katalizator dla postaci mieszkających w domach. Natomiast, przepraszam, ale tu misa dźwięknęła o kubek miedziany. No i spotkała się. Jeden metal z drugim metalem się spotkał i dlatego dźwięknął.
Dlatego moim zdaniem ta rola Utgofa nie jest ani wybitna, ani ważna w tym filmie. On jest tu użyty. On jest użyty tylko jako katalizator i on jest jeszcze koronnym dowodem na to, że twórcy tego filmu tak naprawdę nie byli zainteresowani tą interakcją, która była w środku, bo oni powierzchownie bardzo wzięli z Utgofa to, co widać na zewnątrz. Natomiast nie weszli do środka i nie zobaczyli, co jego obecność może dać tym postaciom. One tylko ciągle mówią, mówią, mówią i sprzedają jakby swoje bóle i problemy, ale nie biorą energii, nawet jak mówią, że biorą, to nie biorą energii od tego niby masażysty Kaszpirowskiego, Adin 2-3, taki to te klimaty. I dlatego to też nie działa. I teraz, jeśli Państwo mi dadzą szansę, to ja zdradzę, dlaczego jestem taki pewien tego mechanizmu, który trzyma za gardło film Śniegu już nigdy nie będzie. Tam było parę przynajmniej spraw, które mogły oddychać, ale one są uchwycone za gardło i ledwie dyszą. Będzie gorzej. Są Państwo już w strefie premium teraz, po tym gąszku. A w strefie premium odważniej będę mówił o sobie, chociaż już tam powiedziałem o królestwie mojej mamy. A teraz powiem o sobie. Otóż, jak Państwo wiedzą, od lat zajmuję się filmem, wcześniej zajmowałem się teatrem, pisałem, pracowałem w różnych magazynach od Rzeczpospolitej Polityki przez Playboya czy Voyage'a, kończąc na miesięczniku Film czy magazynie filmowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Czyli w różnych miejscach, ale wszędzie pisałem, mówiłem w telewizji z Zygmuntem Kałużyńskim, prowadzę programy w radiu Nowy Świat, Raczek mówi, czyli co wykonuję, jaki zawód? Dziennikarz, krytyk, dziennikarz. I to jest moja umiejętność zawodowa. Ja jestem dziennikarzem, ale jak byłem młodym chłopakiem, to jak każdy młody, a trochę wrażliwy i trochę ambitny człowiek, próbowałem siebie w różnych dziedzinach. A może tu coś wyjdzie, a może tam. To jest takie wstępne rozpoznanie, jak się jest młodym, do czego się nadaje i w którą stronę mogę pójść, żeby moje życie było ciekawe. A więc próbowałem, między innymi też próbowałem pisać wiersze. I nawet no napisałem kilkadziesiąt wierszy, i nawet niektóre były opublikowane. Jeden z nich, co było przedmiotem mojej wielkiej dumy i do dzisiaj jest, znalazł się w antologii poezji polskiej, robionej co prawda przez bardzo młodego człowieka, i to była antologia na konkurs, i chyba wygrała w tym konkursie. W każdym razie mój wiersz, chyba pod tytułem Okno, o ile dobrze pamiętam, znalazł się w tej antologii, ale najważniejsze dla mnie było to, że znalazł się na sąsiedniej stronie wobec wiersza Tadeusza Różewicza. I było, że jest mój wiersz, a obok jest wiersz Tadeusza Różewicza. A Państwo tego jeszcze nie wiedzą, że Różewicz jest dla mnie najważniejszym poetą. Ja uwielbiałem jego wiersze i do dzisiaj bardzo lubię jego styl. I pomimo tego, że nie on dostał Nobla, to dla mnie on był zawsze laureatem Nobla. Wobec tego obecność na sąsiedniej stronie do Różewicza, no, naprawdę budziła moją wielką dumę i się tym chwaliłem do dnia, kiedy zrozumiałem, że antologia była ułożona alfabetycznie. No i najpierw był Raczek, a potem był Różewicz na R. I koniec zadowolenia i powodów do dumy. No, niby byłem w tej amatorskiej antologii, ale jednak trochę przez przypadek. Opublikowałem też kiedyś wiersz Ona, wiersz o Warszawie, o mojej miłości do Warszawy w okienku lirycznym tygodnika Stolica. Nie chwalę się tym wcale. Chcę powiedzieć, że z mojego marzenia o byciu poetą nic nie wyszło. Nic nie wyszło dlatego, że te moje wiersze, jak ja im się przyjrzałem, to ja pisałem wiersze dokładnie tak samo, jak się pisze artykuły.
dziennikarskie. To znaczy, najpierw sobie wymyślałem, o czym napiszę wiersz. Czyli stawiałem tezę. Następnie w wierszu rozwijałem tę tezę i na koniec wiersza puentowałem, czyli wyciągałem wnioski i pisałem zakończenie. No tak jak się pisze publicystykę, jak się pisze artykuł. I wtedy zrozumiałem, że ja w ogóle nie piszę wierszy. Ja piszę artykuły udające wiersze. Każdy oczywiście wiersz był o czymś, o jakiejś ważnej sprawie. W formie wiersza. I ponieważ ja to przeżyłem i zorientowałem się, że nie jestem poetą i zaniechałem tych prób, to ja to samo zjawisko widzę w filmach Małgorzaty Szumowskiej. Ona jest wewnętrznie dziennikarką, dobrą dziennikarką. I ona świetnie wybiera tematy i potrafiłaby napisać bardzo ciekawe rzeczy prozą, ale koniecznie chce robić filmy. I ona robi filmy tak, jak się pisze artykuły. No ale wtedy nie ma poezji. O metafizyce zapominamy. W ogóle nie ma szans na metafizykę przy takim myśleniu. Jeżeli się w punktach pisze, wypisuje drabinkę, o czym będzie w filmie i jakie poruszymy aktualnie ważne tematy, to muza się wścieknie i pokaże marchewkę i ucieknie. Muzy nie ma. Muza nie lubi takich planów, programów i Excelów i liczenia i marketingu też nie lubi. Muza musi być wolna, muza musi być silna i muza musi mieć prawo, żeby pójść tam, gdzie ją sztuka woła. I tego właśnie nie ma w filmie. Śniegu już nigdy nie będzie. Mogą Państwo powiedzieć, że nie mam racji i ja przyjmę z pokorą takie zdanie. Chciałem tylko zapewnić i Państwa, i twórców, których dzisiaj tak trochę zjechałem i jest mi przykro, bo w sumie nie chciałem tego robić wcale, że ja w nich wierzę. I w Małgorzatę Szumowską, i w Michała Englerta. Uważam tylko, że wybierają taką metodę twórczą, która nie jest twórcza. Ale gdyby zdobyli się na to, żeby uwolnić muzę, która w nich jest, i pozwolić jej latać, to wtedy naprawdę będzie i dobry film, i nawet metafizyka się znajdzie.